Siemanko, siemanko, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Sobota, 9:30, deszczowo, ale ciepło. Dzisiaj zaczynamy dzień od miejscowości Wollenhofen, ale tutaj długo nie będę, muszę się wybrać do Kampen. Później wyskoczę chyba na Batawie, bo ziomek chciał jechać i się pytał, czy z nim nie pojadę. Zobaczę, co tam nowego mają. Batawia to jest taki, można powiedzieć, takie małe miasteczko ze sklepami, taki outlet, różne markowe ciuchy. Czasem w dobrej cenie, czasem nie, zależy od pory. Siemano. Fioletowa Pepsi. Kiedyś widziałem taką kupę lat temu. W Polsce było można kupić niebieska, kiedyś było, ale to bardzo dawno temu. A teraz wchodzę do sklepu, patrzę, fioletowa. A pewnie jakaś limitowana edycja. Dwie pary spodenek krótkich, przecenione z 50, prawie 5 euro na 38. Z Levisa, z Louisa, zwał jak zwał, niebieskie, czyli ciemny granat i takie zielone, bym powiedział. Dobra, zawijam te dwie pary i lecimy dalej. Powiem wam ogólnie, że dzisiaj dobre promocje są, bo za te dwie pary spodenek jeszcze był jakiś korting przy kasie, czyli promocja, i za dwie pary zapłaciłem 58 euro. Czyli niecałe 30 euro zapłaciłem za jedną parę spodenek, a normalna cena była ponad 5 dyszek, widzieliście. Także są przeceny, jakbyście chcieli wiedzieć. Są przeceny minus 20-30%. Takie przeceny dzisiaj się zdarzają. No i jeszcze się trafiły skarpeteczki. 6 par skarpetek za 9 euro i koszulka na siłownię przeceniona na 12,30 euro. Także spoko. Dobra, mały shopping zaliczony. Teraz jedziemy na jakieś dobre tureckie jedzonko. Ze względu na to, że jesteśmy w Batawii, to jedziemy do Leisztat, bo to jest dosłownie w tym mieście. Także za 5 minut widzimy się przy pysznym talerzu dobrego tureckiego żarcia. Jedzonka, jedzenia. U żarcia tak nieładnie trochę. Małe centrum handlowe. Małe, ale jest, jak to się mówi. Ciasne, ale własne. Dobra, idziemy do Usta Abi. 4,3 gwiazdki ma, czyli najlepiej oceniany w tej miejscowości, według Jarka obliczeń. Zaraz zobaczymy. I nazywa się Usta Abi. Turkish Restaurant, Turks Restaurant. Czyli musi być dobrze. Zobaczcie sami. Usta Abi. Usta Abi, Usta Abi, Habibi Usta. Przystawka wygląda w ten sposób, taka bułeczka, tzatziki i tutaj jakiś turecki, nie wiem jak to nazwać, taka pasta bym powiedział. I do tego dwa sosy, zaraz wjedzie danie główne. Ta bułeczka to podstawa. Mega ostra. Wjechało, to co lubimy najbardziej, czyli mięcho. Turecka Adana. Tutaj Jarek ma szejka. Ajranik. Ajranik, nie szejk, tylko kefir bym powiedział. Ostatnio jeden z widzów się pytał, co to jest za kefir. W Turcji jest to bardzo popularne. Do kebaba i do mięsa. Jogurcik. Jogurcik taki naturalny, nie? Do popicia. Dobra. Wygląda to przepysznie wszystko. Smacznego. Zobaczmy, że
15 euro taki obiad. Pierwsza dana już zjedzona i powiem wam naprawdę, jest przepyszne tutaj. Bardzo dobre. Daje takie mocne 8 na 10. Tak to się prezentuje. Dobrze doprawione jest i mięso świeże, bo to czuć od razu. Usta Abi w Leisztadt zdecydowanie polecam. 15 euro za taką porcję, za taki talerz. To naprawdę jest dobra cena, jeżeli chodzi o Holandię. Za 15 euro brzuszek pełny, widzowie. Bardzo dobre. Polecam wam. Jak będziecie w tej okolicy, to spróbujcie sobie, bo naprawdę warto. Jedzonko naprawdę bardzo pyszne. Co? Co? No i teraz rowerkiem zbijamy te kalorie. Bo trochę tego było. Nie, świruję. Jadę tutaj w jedno miejsce do ziomeczka zobaczyć, jak mu się żyje. Jak tam jego piesek się ma. Hopsa sa. Witam, witam z dnia kolejnego. Jak to mówią, przyjemności się skończyły. Weekendowe przyjemności się skończyły. Pora wracać do pracy. No niestety. Musimy pracować, żebyśmy mieli co wydawać, jak to się mówi. Słuchajcie, ostatnio wyczytałem, jakoś na weekend, jak sobie przeglądałem wiadomości, bo chcę teraz zacząć generalnie temat tego dzisiejszego odcinka, to wiecie, że ostatnio nagrywałem w tamtym roku chyba parę odcinków o tych oszustwach internetowych. No i wyczytałem, że w pierwszym kwartale tego roku te oszustwa w Holandii były jeszcze większe niż w zeszłym. Coraz to nowsze pomysły, coraz bardziej oszukują. No i mnóstwo jest tych oszustw online, oszustw internetowych. Oszukują na co się tylko da. Co tylko jest możliwe, to takiego wałka możecie dostać w internecie. Ja już zrobiłem o tym kilka odcinków, bo miałem znajomych, którzy zostali oszukani. No i cały czas to wszystko trwa. Ale wracając do tematu tego oszustwa, to słuchajcie, mówiłem wam, że sporo tych przekrętów jest na mieszkania, że ludzie wystawiają mieszkania, że mają do wynajęcia, a wcale ich nie mają i biorą za to zaliczki. Ale co ostatnio słyszałem, bo jak czytałem o tych oszustwach, to przypomniało mi się, bo kiedyś, jak byłem z kumplem, spotkaliśmy takiego gościa i on mówi, że czeka na mieszkanie spółdzielcze w Holandii. Wiecie, żeby dostać mieszkanie spółdzielcze, to musicie spełniać jakieś kryteria, trzeba mieć meldunek, jakieś dochody. Dochody są dopasowane do waszego czynszu, czynsz dopasowany do dochodów w ten sposób, żeby nie było tak, że po prostu będziecie zarabiać mało, a będzie wysoki czynsz, albo na odwrót, że będziecie zarabiać kupę kasy, a będziecie mieli niski czynsz. Tak? Także te opłaty są dopasowane do zarobków, jeżeli chodzi o te domy spółdzielcze. No i spotkałem takiego gościa, gdzie on tam zapisał się gdzieś na mieszkanie spółdzielcze i mówi, że poznał Polaka na internecie, który ma jakieś znajomości w tych urzędach i on mu wpłaci 300 euro, wyśle mu swoje dane i ten Polak ma kontakty z jakąś tam urzędniczką i przyspieszą jego procedurę, że on po prostu te mieszkanie dostanie szybciej. No jak ja się o tym dowiedziałem i to usłyszałem, to się zaśmiałem i mówię, ci się chyba pomyliła ci się chyba Holandia z Kongo. Bo tutaj takie rzeczy nie przejdą. Słuchajcie, jak ja słyszę, że ktoś weźmie jakieś pieniądze i dzięki temu przyspieszy jakąś rekrutację czy coś tam, to wam od razu mówię, to jest wałek. To jest wałek, bo pełno jest teraz takich firm, które podszywają się pod takie firmy w Holandii, że pomogą wam wynająć mieszkanie, że macie problem ze znalezieniem mieszkania i są firmy, które wam pomogą w szukaniu mieszkania pod wynajem. Rozumiecie? No jak ktoś ma głowę na karku i potrafi poruszać się w internecie, no to sam sobie powinien dać radę ze znalezieniem takiego mieszkania. Wystarczy poczytać, pogoglować, posiedzieć. Trzeba poświęcić trochę czasu, nie? Ale zazwyczaj te firmy są... Ja nie mówię, że te firmy to są oszuści, bo nie wszyscy, ale są takie firmy, które biorą jakieś od was zaliczki, jakieś pieniądze nad wpłaty, czy po prostu nie wiem, jak to nazwać, pieniądze przed kurde, zapisaniem się u nich w firmie i dzięki temu, że tam zapłacicie jakąś składkę, to oni wam pomogą szybciej znaleźć mieszkanie, a z tego, co się orientuję, to tak to działa, że ludzie płacą, a później tak, czekają rok, dwa, ta firma się nie odzywa, bo na razie nie ma żadnych mieszkań, jest ciężko, także nie dajcie się robić w balona na jakieś takie, nie wiem jak to nazwać, no to moim zdaniem to po prostu jest zwykły wałek, nie?
wiecie, że wy komuś zapłacicie, ktoś wam przyspieszy. Mi się wydaje, z mojego doświadczenia, że tutaj w Holandii tak to nie działa, że ktoś pójdzie do urzędniczki, ją poklepie po plecach, daje tam 100 euro czy 200 i załatwimy panu szybciej. No niestety, ale tych oszustów jest coraz więcej. Na te mieszkania bardzo kręcą. Pełno je widziałem ostatnio na Facebooku. Mi się takie firmy wyświetlały. Pomożemy ci szybciej znaleźć mieszkanie. Nie możesz wynająć mieszkania, odezwij się do nas, my ci na pewno pomożemy. I kiedyś nawet jak tam kumpel pisał, no to co? Wysłać swoje dane, w jakim rejonie szukasz mieszkania i wpłać 200 euro na konto wpisowego. I wtedy my ci pomożemy. Będziemy za ciebie szukać, wysyłać ci oferty. Ale z doświadczenia wiem, że tak to nie działa. Także takie firmy to po prostu korzystają na ludzkiej takiej niewiedzy, nie? Na tak, wiecie, na ludzkiej niewiedzy przyjedzie ktoś nowy. Wiecie, z tymi mieszkaniami to jest tutaj ogromny problem. Każdy chce mieszkać prywatnie w tej Holandii. I ludzie po prostu w akcie takiej desperacji no próbują wszystkiego i płacą pieniądze. Ale to tak nie działa, także ja was przed tym ostrzegam. Jak chcecie znaleźć mieszkanie, to czytajcie gdzie. Szukajcie na forach, na różnych grupach. Szukajcie na stronach holenderskich. Jeździcie po maklerach, różnych maklerach, czyli w różnych agencjach, gdzie wynajmują mieszkania, zapisujecie się. Ja kiedyś byłem zapisany w takiej holenderskiej agencji, ale to była taka legitna agencja. I tam wpłaciłem wpisowego tylko 25 euro. I jak przychodziły oferty, to oni mi wysyłali je na maila, ale też wtedy, żeby wynająć to mieszkanie, było trzeba spełniać pewne kryteria. Także pamiętajcie, jeżeli ktoś wam mówi, dajcie hajs, ja wam pomogę, to zazwyczaj zrobi was po prostu w balona i zostaniecie oszukani na kasę, a tego byśmy nie chcieli, no bo nikt chyba nie lubi tracić swoich ciężko zarobionych pieniędzy. Ja mam w życiu takie szczęście, że nie zostałem nigdy tak oszukany, ale moi znajomi zostali oszukani, dali się nabrać kilka razy i to różne były przekręty mieszkaniowe i były takie, że coś kupowali w internecie i że coś tam wysyłali, wiecie, opłacali, ubezpieczali. No i naprawdę, ja już po prostu jestem przewrażliwiony. Jak coś widzę w internecie po atrakcyjnej cenie, ktoś ci załatwi, zapłać, to to jest na 100% wałek. Ja już czytam ogłoszenie i już wiem, że to będzie wałek, nie? Także nie, tak to nie działa. No nic widzowie, lecę się kąpać, dzisiaj długo w pracy, do 16:30, od 6 rano, także długi dzień. Zajadę tutaj na chwilę do kumpla jeszcze i lecę do domu. Tak jak mówię, weekend był fajny, trochę pojeździłem, byłem w Meppel, byłem na tym w Leistad, byłem na tej Batawii, byłem w kampen u kumpla. No ale przyjemności się kończą, weekend mamy tylko w sumie 2 dni, bo sobotę i niedzielę. No i od poniedziałku wracamy do pracy. Dobra, miłego dnia, trzymajcie się i nie dajcie się zrobić balona.